Moi drodzy, dzisiaj przenosimy się do roku 1984, ale będzie to tak niepokojąco aktualne. Czytałam ostatnio nareszcie tę oto książkę George'a Orwella 1984. George Orwell, ten sam, którego folwark zwierzęcy, myślę, z liceum wszyscy pamiętamy. Ta książka powstała 4 lata po folwarku zwierzęcym, czyli dokładnie w 1949 roku. Orwell przewidział, jakby w jakim kierunku będzie szła totalitarna dyktatura Związku Radzieckiego. Ale przewidział niestety nie tylko to. Przewidział w ogóle mechanizmy, jakie będą niezwykle łakomym kąskiem dla obozów władzy, które będą chciały jakby totalitarność trochę wprowadzić. System polityczny oparty na obowiązującej wszystkich ideologii i na nieograniczonej władzy jednej partii, kontrolującej wszystkie dziedziny życia. Rok 1984 to taka satyra polityczna. O tym się mówi, że to jest obraz takiej antyutopii. Jest utopia, czyli kraj idealny, antyutopia, czyli jakby no, najgorsze, co może się w ogóle dziać. Mamy też głównego bohatera, tutaj on się nazywa Winston Smith. No i ogólnie sytuacja wygląda tak, że Orwell opisuje taki świat, jak może wyglądać w 1984 roku. No i że będą trzy państwa, które będą trzy największe państwa na całym świecie. Oceania, Wschód Azja i Euroazja. No i jest jeszcze parę takich miejsc na globie, które nie należą do żadnego z tych trzech państw, więc trzy państwa są cały czas w wojnie jakby o te tereny. Ale wiedzą, że nikt z tej wojny nie wygra i ona się jakby toczy po prostu dla samej wojny. Każdy z tych trzech państw korzysta z takiej sytuacji, że ich obywatele nie mają zbyt dużej alternatywy. Więc ogólnie ci obywatele nie mogą podróżować, muszą być w tych krajach, ale każdy tak samo beznadziejnie jest zarządzany, że jakby nie ma, że jest jeden świetny kraj, drugi jest do kitu. W kraju, w którym żyje Winston Smith, czyli w Oceanii, a dokładnie on mieszka w Londynie, w jednym z miast Oceanii, panuje ustrój, który się nazywa Angsoc. Władzę sprawuje partia na czele z takim autorytarnym władcą, którego nikt nie widział, nie wie jak wygląda, ale słyszą jego głos, który tam oznajmia im przez głośniki, co się dzieje, co mają robić, i który się nazywa Wielki Brat, więc ta książka była chyba inspiracją do znanych programów telewizyjnych. Partia stosuje takie metody, które sprawiają, że ludzie w niej dalej są, dalej w nią wierzą i mimo, że żyje im się beznadziejnie, bo ogólnie nie jest na tragicznym poziomie jest to życie, to i tak się na nie godzą, bo oczywiście boją się przemocy, która może ich spotkać. Ale to jest jeszcze coś więcej, że nie tylko, że boją się przemocy i z tego lęku, ale partia ma taką filozofię, że ty nie tyle masz się bać, ty masz kochać ideologię tej partii, ty masz kochać Wielkiego Brata i po prostu w to wierzyć. Więc robić to z takich ideologicznych pobudek, nie możesz się przyznać do tego, że nie wiem, w coś nie wierzysz, albo że nie jesteś pewny, jakby no wtedy masz przewalone i jakby kończy się twoje życie w zasadzie, nawet nie tylko w zasadzie. Wyjaśnię to jakby cytatami, bo ja uważam, że są to cytaty, które warto żeby wybrzmiały w obecnej sytuacji w naszym pięknym kraju i żebyśmy sobie je przypomnieli, gdyż jakby mechanizmy, na które przewidział, ale które opisał też Orwell, są mechanizmami chętnie wykorzystywanymi nie tylko w Związku Radzieckim, prawda, który już nie istnieje, ale chętnie wykorzystywanymi przez różne obozy rządzące. I myślę w ogóle, że ta książka i te cytaty raz, że są ogólnie o państwie, o państwowości, o tym, jak łatwo, czy jakimi metodami najłatwiej jakiejś grupie osób coś mówić i trzymać ją w garści. I to myślę nie tylko właśnie w państwie, w organizacjach przeróżnych, ale także w ogóle, jeżeli chodzi o taką przemoc, w relacjach naszych po prostu, nie wiem, w związku, w rodzinie. Są takie osoby, które narzucają pewne rzeczy i tworzą jakby taki świat, w którym musisz wyznawać pewne zasady, no a jeżeli nie, no to dosięga cię przemoc, czy to fizyczna, czy to psychiczna, czy to jakakolwiek, czy jesteś eliminowany z tej grupy i tak dalej. Więc jakby myślę, że jakby te cytaty i te słowa uczą takiej ostrożności w ogóle i otwierania oczu i świadomości w tym, w jaki sposób budowane są
społeczności, w których jesteśmy. No to jedziemy. Więc na początku ogólnie cytaty o prawdzie, co można uznawać za prawdę, albo co dobrze, żeby było prawdą, według takiej partii. Wszystko rozmywało się we mgle. Przeszłość wymazywano, o fakcie wymazania zapominano i kłamstwo stawało się prawdą. Partia żądała, aby odrzucić świadectwo własnych oczu i uszu. Taki był jej podstawowy, najważniejszy rozkaz. Winston w pracy zajmował się tym, że jeżeli okazało się, że jest inaczej niż mówił wielki brat, że będzie, to jego zadaniem i wielu innych osób było zmienienie we wszystkich starych gazetach, artykułach tego faktu. Zmienienie na to, że wielki brat nie przewidział tak, jak przewidział, tylko przewidział tak, jak się okazało, że rzeczywiście jest. Tak, żeby nikt nie mógł nigdy udowodnić, a nie pomyśleć, że wielki brat może się mylić. Za największą herezję uznawano zdrowy rozsądek. Najbardziej przerażało nawet nie to, że mogą zabić człowieka za odmienność poglądów, lecz iż mogą mieć rację. Bo przecież skąd tak naprawdę wiadomo, że 2 i 2 to 4? Lub że istnieje siła grawitacji? Albo że przeszłość jest niezmienna? No właśnie, ciężko udowodnić w takiej sytuacji cokolwiek, bo pamięć... Jakby, co ci mówi pamięć? No, może to w ogóle nie była prawda, wymyśliłeś sobie coś. I jest taka super rozmowa Winstona z jednym także z członków partii, który tłumaczył mu, że świat istnieje, odkąd my istniejemy, odkąd istnieją ludzie. Winston mu mówi, no ale słuchaj, no, ale były mamuty, no były jakieś stworzenia przed ludźmi. Przecież istnieją te skamieliny, skamieniałe kości mamutów. A ten mu odpowiada, że co, to jest jakiś wymysł XIX-wiecznych biologów. No i stąd taki prosty wniosek, nie? Że wolność oznacza prawo do twierdzenia, że 2 i 2 to 4 i z niego wynika reszta. Drugi ciekawy jakby wątek to jest odnośnie inności. I odnośnie dzisiaj byśmy powiedzieli tolerancji, otwartości. I to jest absolutnie fascynujący i tak bardzo uniwersalny fragment. Przeciętny mieszkaniec Oceanii nigdy nie ogląda obywateli Eurazji lub Wschudazji, a nauka języków obcych jest zakazana. Gdyby pozwolono mu zawiązać znajomość z cudzoziemcami, przekonałby się, że są takimi samymi ludźmi jak on. A wszystko, co o nich słyszał, to przeważnie kłamstwa. I jeszcze, obywatel Oceanii nie ma prawa zgłębiać dwóch pozostałych ideologii, czyli Wschudazji i Eurazji, lecz uczy się gardzić nimi, jako barbarzyńskimi idiotyzmami, stanowiącymi obrazy moralności i zdrowego rozsądku. W rzeczywistości wszystkie te ideologie są bardzo do siebie zbliżone. I na tym bazują jakby władcy tych trzech krajów, no nie? Że w sumie to każdy robi to samo i na tych samych zasadach, ale ludzie się o tym nie mogą dowiedzieć, nie? Bo jakby muszą wierzyć we wrogów. W jaki sposób jednak partii się udało ludzi no, przekonać do tego, nie? No przecież jakby bez przesady, to jest cały czas o ludziach, a nie o jakichś maszynach. Jedną z takich dróg, no poza oczywiście ograniczeniem informacji, które dochodzą do ludzi i tylko właśnie jedne partyjne media, które mówią to, co chcą mówić po prostu i brak innych źródeł wiedzy, no to jest jedno, ale drugie to jest język, bo powstał jakby taki specjalny język, nowomowa w kontrze do staromowy. No i o tym języku, o tej nowomowie właśnie Winston rozmawiał też ze znajomym z partii, no i ten znajomy, który bardzo kochał nowomowę i się w niej specjalizował, powiedział mu, w głębi serca wolałbyś zostać przy staromowie, jej mętnych i bezużytecznych odcieniach znaczeniowych. Nie pojmiesz piękna niszczenia słów. I to jest właśnie to, odwrócenie tego, co jest piękne i co nie jest piękne. W sensie nazywanie pięknym, nazywanie dobrym, nazywanie pełnym miłości, bo ministerstwa też się w tym kraju nazywało Ministerstwo Miłości, Obfitości, Prawdy i Wolności. To jest super zabawa językiem, tak żeby to znaczenie jakby obrócić. Ale dlaczego niszczenie słów jest takie piękne? Dlatego, że im mniej słów używamy, tym mniejsze mamy ryzyko, że powiemy coś,
co jest niezgodne z mówieniem z ideologią partii. Ortodoksyjność oznacza niemyślenie, brak potrzeby myślenia. Ortodoksyjność to nieświadomość. Nieświadomość jest wtedy wyrazem pokory i zaufania wobec mojego zwierzchnika, wobec tego na górze. Czyż to nie jest piękne? Bardzo wydaje mi się istotny też ten cytat o pojęciu, o terminie czarno-biał. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A czarno-biał, podobnie jak wiele innych określeń nowomowy, ma dwa sprzeczne znaczenia. Użyty wobec przeciwnika piętnuje jego zwyczaj bezczelnego upierania się, że coś jest białe, podczas gdy faktycznie jest czarne. Natomiast w stosunku do członka partii wyróżnia jego lojalność dla dyscypliny partyjnej, szczerą chęć, by się jej podporządkować i twierdzić, iż czarne jest białe. Oznacza to także zdolność natychmiastowego uznania własnych słów za prawdę, a co więcej, wyrobienie w sobie głębokiej wiary, że tak było zawsze i że nigdy nie sądziło się inaczej. Najtragiczniejsze jest to, że wszystko, co twierdzi partia, staje się prawdą. Czyż świadomość faktu, iż partia może wetknąć łapę w przeszłość i oznajmić, że jakieś wydarzenie nigdy nie miało miejsca, nie jest bardziej przerażająca niż najsroższe tortury czy śmierć? Ten cytat mi się najbardziej kojarzy z tym, co się ostatnio wydarzyło w polskim radiu. To wiecie wszyscy, co się wydarzyło, więc co tu dużo gadać. Smutna była to lektura, ale bardzo polecam Wam tę książkę, żeby chyba zobaczyć, jak uniwersalne, jak tanie i prymitywne są te wszystkie metody zaprzeczania, wybielania się, udawania, że coś się nie wydarzyło, kiedy się wydarzyło, obwiniania kogoś innego, kto zrobił coś właśnie dlatego, że to my zachowywaliśmy się w nie ten sposób, co trzeba. A bardzo jestem ciekawa, gdybyście mieli do nowomowy wprowadzić jakieś słowo, do tej orwellowskiej nowomowy, to jakie byłoby to słowo i co ono by znaczyło i czemu by służyło? Jeżeli film Wam się podobał, będę bardzo wdzięczna za łapki w górę. Zachęcam Was też do subskrybowania mojego kanału oraz do obserwowania mnie na Instagramie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa!